Ahoj, dziś słów kilka o książce. Książce, która czekała na swoją kolej, co zaskakujące, to kino namówiło mnie do tego, żeby po nią w końcu sięgnąć. Wszystko za sprawą reklamy. Jednej z nielicznych, a może i jedynej reklamy, którą w kinie oglądam za każdym razem z ogromnym zainteresowaniem. Nie wiem, jak to działa, ale to reklama banku, w której występuje autor książki, o której zaraz opowiem. Mowa o Szczepanie Twardochu. Jest to fantastyczna, klimatyczna rzecz, która bardziej umila mi oczekiwanie przed seansem niż jeden zwiastun. Jakkolwiek dziwnie to brzmi, wiedziałem, że Morfina, o której właśnie będzie mowa, czeka na półce. No i skoro pojawiła się reklama ze Szczepanem Twardochem w roli głównej, no to jest jakiś znak. Może warto iść za ciosem. Już wcześniej miałem do czynienia z tym autorem. Czytałem Króla, który był fantastyczną powieścią o bokserze żyjącym w latach międzywojnia. To były lata 30. XX wieku dokładnie. I to wyglądało trochę jak film Martina Scorsese przełożony na polską literaturę. Był tam krew, pot, łzy, emocje i niejednoznaczność, czyli wszystkie smakowitości, jakie fantastycznie wychodzą w dobrej lekturze. Może nie tak dobre jak Król, ale równie interesujące był zbiór opowiadań Twardocha, Ballada o pewnej panience. Różnorodny, ciekawy, myślę, że każdy mógłby znaleźć w niej dla siebie. To może być całkiem niezły punkt startowy, jeśli chodzi o zapoznanie się z samym autorem. Sama Morfina, o której mówię i nie mogę zacząć, to kolejna książka, której Twardoch sięga do przeszłości. Tym razem mamy do czynienia z pierwszymi miesiącami po wybuchu II wojny światowej, a głównym bohaterem jest Konstanty Wileman. Polak, który tak naprawdę nie do końca jest Polakiem, choć chciałby być nim, a może wcale nie. Tak naprawdę mamy tu do czynienia przede wszystkim z postacią, która jest bardzo ludzka, którą tak naprawdę ta wojna nie do końca obchodzi, w której uczestniczył w czynny sposób przez jakiś czas, ale nieszczególnie się w niej wsławił. Z kimś, kto tak naprawdę chce jakoś przeżyć, ma pieniądze, był przygotowany, czuje się w pewien sposób takim królem tej rzeczywistości, która go otacza, przynajmniej chciałby taki być. Chciałby na kogoś takiego wyglądać, zna parę znanych osób, obraca się w niezłych kręgach. Wydaje mu się, że wiele więcej mu nie potrzeba, byle utrzymać się na tej powierzchni, jakoś to wszystko przetrwać. Jednak jak tu Twardocha, pomijając już to, że język jak zwykle jest fantastyczny, giętki, brudny i obezwładniający, tak samo nie pozostawia postaci jednowymiarowej. Wręcz przeciwnie, Wileman, który z początku ukazuje się jako taki pan życia i śmierci, a przynajmniej pan, który swoją obecnością zaszczyca innych, z czasem zaczyna się zatracać w swoich nałogach, tytułowej morfinie, w swoim uzależnieniu od kobiet jego życia, kochanki Salome i żony Heli, z którą tak naprawdę jest, ale nie potrafi powiedzieć dlaczego. Coraz bardziej zapada się w tej rzeczywistości wojennej, coraz bardziej nie potrafi przekonać się do rzeczywistości, w której jest Polakiem, ale nie jest też Niemcem. Ogólnie kwestia tożsamości, która jest tutaj poruszana, jest bardzo interesująca, bo wydaje się, że Konstanty, zwany tutaj Kostkiem, tak naprawdę do końca nie tyle nie wie, kim jest narodowościowo, ale nie wie nawet, jakim jest człowiekiem, jakim celu chce podążać, kim chce być. Co jest dość zaskakującym tropem, kiedy myślimy o wojnie. Jeśli myślimy o wojnie, to wyobrażamy sobie motyw przetrwania. Myślimy o zapewnieniu sobie jakiegokolwiek bytu, o to, żeby było co zjeść, żeby było gdzie się ukryć przed tym, co nadchodzi. Tymczasem Wileman tak naprawdę cały czas gdzieś kluczy, wpada w splot pewnych wydarzeń wbrew sobie, czasami uruchamia pewną lawinę, której nie jest w stanie zatrzymać, ale tak na dobrą sprawę nie jesteśmy w stanie go wyczuć. On także sam siebie nie potrafi wyczuć. Ma w sobie swego rodzaju wewnętrznego narratora, drugiego siebie. Oczywiście nie wiemy, kto to jest, chociaż możemy się domyślać, możemy wysnuwać pewne przypuszczenia i on tak naprawdę podsumowuje w wielu aspektach Wilemana, te jego zwątpienia, to, co chciałby wiedzieć, kim chciałby być, to, czego nie wie i czego chciałby się dowiedzieć, te wszelkie jego załamania, te wszelkie jego wątpliwości, które nie przystają jednak zbytnio do realiów wojennych. Bardzo świetnie pokazał, że wojna to nie tylko walka o przetrwanie, nie tylko wybuchy i wyszukiwanie ostatnich cząstek jedzenia, żeby jakoś przetrwać. Wojna tak naprawdę ma wiele odbić, a to jest jedno z tych, których nie widzimy na co dzień, ani w filmie, ani nawet w książkach. Tak naprawdę mamy do czynienia tu ze zwykłym, niezwykłym człowiekiem, kimś zupełnie spoza ramy naszych wyobrażeń, kimś, kto jest zagubiony z zupełnie innych powodów, niż przychodzą one nam na myśl.
Absolutnie nie dziwi mnie to, że to w sumie była książka, która zapewniła Twardochowi wejście do pierwszej ligi, paszporty polityki, wszelkie inne nagrody, jakie dostał, wydają się w 100% zasłużone, choć zdarzają się momenty, że ta bardzo bezpośrednia narracja, bardzo natarczywa, przytłacza, bądź sprawia, że czujemy się nieswojo, to wydaje się, że właśnie tak powinno być, że my z tym wylewanym powinniśmy przebywać trochę na siłę. Trochę jak z tą wojną, która się trafia, mimo że nikt tego nie chce. Tak samo Willeman, który dziś bije się, szuka, jest bardziej odstręczający niż lubiany, a mimo to z czasem zdobywa jakieś nicie sympatii. Może właśnie przez to, że jest taki ludzki, może właśnie przez to, że jest niedoskonały, bo wydaje się, że morfina jest właśnie oda do ludzi niedoskonałych. Tych, którzy nie chcieli być bohaterami, a może przez przypadek nimi zostawali. Tymi, którzy chcieli utrzymać się gdzieś z boku i jakoś zwyczajnie to wszystko przeczekać. Twardoch ponownie pokazał, jak wiele może zrobić barwny język, jak wiele może zrobić bardzo osobista i bezpośrednia narracja. Morfina absolutnie mi urzekła i choć nie uważam jej, że jest lepsza od Króla, to jak najbardziej plasuje się w czołówce książek polskich autorów, które czytałem nie tyle w ostatnim czasie, ale w ogóle, jeżeli macie szansę sięgnąć po Morfinę, to jak najbardziej tego zachęcam. To jest piątka z małym minusem. Zachęcam mocno, stawiajcie na polskich autorów, dajcie im szansę, bo jakkolwiek wiem po sobie, w szkole bardzo łatwo z nich zrezygnować, a okazuje się, że mamy fantastycznych twórców. Wystarczy tylko po nich sięgnąć, dać im szansę, a mogą się tak fantastycznie odwdzięczyć, jak właśnie Szczepan Twardoch. Tyle na dziś. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.